Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ostatnich tygodniach wydarzenia na Bliskim Wschodzie zdominowały przekazy medialne i komentarze ekspertów zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Nie znaczy to jednak, że temat napięć na linii Zachód-Rosja czy Stany Zjednoczone-Chiny pozostaje nieaktualny, czy nie zajmują się tym poważne ośrodki analityczne. I myślę, że w kontekście zwłaszcza naszego regionu kluczowe są te relacje na osi Waszyngton-Moskwa, a także te wszystkie głosy, które dzisiaj pojawiają się w przestrzeni medialnej, zwłaszcza wśród wpływowych ośrodków analitycznych w Stanach Zjednoczonych i te, które mówią o przyszłości kształtowania relacji amerykańsko-rosyjskich. Patrząc na branżowe czasopisma, patrząc na dyskusję toczącą się w amerykańskich think tankach, ośrodkach eksperckich, wpływowych, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego i polityki zagranicznej, nie sposób nie dostrzec pewnego trendu, który już występuje od dłuższego czasu, a mianowicie kreślenia perspektyw przyszłych relacji rosyjsko-amerykańskich już po zakończeniu wojny na Ukrainie. Jednym z takich ważniejszych tekstów, który pojawił się w bieżącym miesiącu, jest artykuł autorstwa Thomasa Grahama z 9 października 2023 roku, który ukazał się na łamach prestiżowego czasopisma Foreign Affairs. Thomas Graham jest to znany analityk, znana postać wśród analityków stosunków międzynarodowych w Stanach Zjednoczonych, no i zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem Rady do Spraw Stosunków Zagranicznych, był współzałożycielem programu studiów rosyjskich, wschodnioeuropejskich i eurazjatyckich na Uniwersytecie Yale, jest wykładowcą polityki międzynarodowej i nauk politycznych, prowadzi zajęcia z zakresu stosunków amerykańsko-rosyjskich, rosyjskiej polityki zagranicznej i tak dalej. Warto zauważyć także, że był w gronie osób zasiadających w takim sztabie przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2004-2007. Wtedy kierował strategicznym dialogiem na linii Biały Dom-Kreml. No niewątpliwie jest to postać bardzo wpływowa, postać, z którego opiniami liczy się establishment amerykański i właśnie warto spojrzeć na ten artykuł z 9 października zatytułowany Czego naprawdę chce Rosja i z podtytułem Jak dążenie Moskwy do autonomii może dać Ameryce przewagę nad Chinami. Bardzo ważny zresztą podtytuł w kontekście przekazu tego artykułu. I przejdźmy do analizy, ponieważ Thomas Graham wyraża opinię znacznie szerszego grona, niż mogłoby się tutaj wydawać, wpływowego właśnie w Stanach Zjednoczonych i myślę, że z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej warto wziąć pod uwagę te kwestie. Graham rozpoczyna swój tekst od ważnego stwierdzenia, ważnej konkluzji, że nawet gdyby doszło do pokonania Rosji na Ukrainie, w co wielu zresztą tak na marginesie analityków w Stanach Zjednoczonych po prostu nie wierzy, to i tak Rosja nadal zachowałaby bardzo rozległe terytorium w Eurazji, ogromne zasoby naturalne, wielki arsenał nuklearny, stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ z prawem weta i wiele innych aktywów. To wszystko Graham opisuje. I jakkolwiek dzisiaj wielu osobom trudno sobie wyobrazić konstruktywne relacje z Rosją, to jak pisze Graham, to jest cytat, czy nam się to podoba, czy nie, Stany Zjednoczone muszą znaleźć sposób na życie z Rosją. Koniec cytatu. I to jest właściwie bardzo ważne wprowadzenie, ponieważ przez cały ten tekst Graham poszukuje, można powiedzieć, drogi do współpracy z Rosją, już kreśląc tę perspektywę wychodzącą znacznie szerzej, znacznie dalej niż tylko wojna na Ukrainie. Wymienia całą listę różnych rozbieżności, wymienia taki protokół właściwie rozbieżności między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską, wspomina i o ingerencji w sprawy wewnętrzne USA i cyberataki na infrastrukturę krytyczną i antyamerykańskie kampanie dezinformacyjne, jak to określa,
mówi o oszustwach, jeśli chodzi o umowy o kontroli zbrojeń, mówi o wsparciu dla chociażby Syrii, Bashara al-Assada i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak dochodzi do takiego stwierdzenia, że choć przez dziesięciolecia Stany Zjednoczone sprzeciwiały się wysiłkom Moskwy na rzecz wzmocnienia rosyjskiej autonomii strategicznej, to dziś taka właśnie, jak to właśnie określa, strategiczna autonomia Federacji Rosyjskiej może być dla Stanów Zjednoczonych bardzo, bardzo korzystna. I Graham wspomina o tym, że porzucając wysiłki zmierzające do uczynienia z Rosji międzynarodowego pariasa, no, w wyniku tych wszystkich sankcji i izolacji, którą próbował i próbuje nadal w nieco mniejszym stopniu narzucić tak zwany kolektywny Zachód, i przywracając normalne stosunki dyplomatyczne z Moskwą, Waszyngton mógłby wykorzystać Rosję do, jak to określa, stworzenia regionalnej równowagi sił w całej Eurazji, co miałoby być korzystne dla interesów Stanów Zjednoczonych. I tutaj dochodzimy do klu, do istoty problemu. Thomas Graham wprost pisze o tym, że obecnie, co prawda, Stany Zjednoczone współpracują ze swoimi sojusznikami i partnerami w celu powstrzymywania Rosji na Ukrainie, jednak już teraz powinny zacząć rozważać kroki, które mogłyby w przyszłości jednak pozwolić zachować Rosji strategiczną autonomię, zwłaszcza w kontekście zmniejszania rosnącej zależności Moskwy od Pekinu. No i tutaj autor tego tekstu przywołuje szereg historycznych przykładów od czasu rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku, kiedy to Moskwa walczyła o odzyskanie autonomii strategicznej w Eurazji. No i też argumentuje, że w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego tylko Zachód będzie mógł zapewnić Rosji niezbędne inwestycje, transfer technologii, których Moskwa będzie potrzebowała, ponieważ, jak argumentuje, dalsze uzależnienie od Chin będzie bardzo mocno ograniczać właśnie tę autonomię strategiczną Federacji Rosyjskiej. No, też tutaj autor tego tekstu Foreign Affairs wspomina o tym, że Chiny zdecydowanie przewyższają potęgę gospodarczą i militarną Rosji, choć na początku lat 90., jak wskazuje Graham, gospodarki obu krajów były mniej więcej tej samej wielkości, no ale chińska jest już obecnie dziesięciokrotnie większa i wciąż rośnie, a Kreml będzie potrzebował, jego zdaniem, coraz większej przeciwwagi dla Chin, właśnie aby zachować swoją zdolność do oddziaływania strategicznego w Eurazji. No i też amerykański analityk wskazuje, że oddalona od Zachodu Rosja, co prawda, będzie i nawet to robi, czyli spogląda w kierunku Azji, globalnego południa, stara się zmienić pewien bieg zdarzeń, stara się dostosować instytucje, w których tworzeniu odegrała kluczową rolę, takich jak Szanghajska Organizacja Współpracy czy Grupa BRICS, i będzie starała się stworzyć taką sieć relacji, która z jednej strony będzie ograniczać ambicje Chin, z drugiej strony realizować strategiczne ambicje Moskwy. Niemniej jednak, jak podkreśla Amerykanin, te starania nie mogą się okazać trwałe. No, oczywiście jest to znana narracja, jest to znana argumentacja części analityków amerykańskich, którzy wskazują, że tylko Waszyngton i jego partnerzy mogą zapewnić Rosji możliwości handlowe, współpracę technologiczną i, no, szeroko pojęte opcje geopolityczne, których Moskwa potrzebuje, aby uniknąć stania się junior partnerem Chin. W tych wszystkich rozważaniach Thomas Graham koncentruje się w pewnym momencie na obecnym establishmencie politycznym Federacji Rosyjskiej. Pisze wprost, to jest cytat: Putin nigdy nie uzna tej rzeczywistości. Jego antyamerykanizm jest zbyt głęboko zakorzeniony, a on sam zbyt mocno związał swój los z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem, aby szukać otwarcia na Stany Zjednoczone, nawet jeśli jest to strategicznie
korzystne. Koniec cytatu. To nie przeszkadza, ta konkluzja nie przeszkadza Grahamowi w kreśleniu kolejnych scenariuszy mówiących o zmianie elity politycznej w Federacji Rosyjskiej i mówi wprost, że przyszli rosyjscy przywódcy nie będą już obciążeni tym bagażem doświadczeń historycznych, tymi samymi psychologicznymi i politycznymi ograniczeniami. Tutaj można to też odczytywać w kontekście najbliższych wyborów prezydenckich Federacji Rosyjskiej, które są zaplanowane na marzec 2024 roku. Choć ten artykuł znacznie przekracza perspektywę wiosny roku 2024 i pokazuje znacznie szerszą potencjalną perspektywę zmiany w relacjach dwustronnych. Patrząc przez pryzmat takiej perspektywy, Thomas Graham mówi wprost, że Waszyngton powinien zaoferować przywrócenie normalnych kontaktów dyplomatycznych i ponowne otwarcie zachodnich rynków dla rosyjskiego handlu i inwestycji. Co więcej, zdaniem amerykańskiego analityka, jednocześnie Waszyngton powinien przyjąć, jak to określa, konstruktywne podejście do rosyjskich obaw związanych z bezpieczeństwem i stworzyć, to też cytat, szanowane miejsce dla Rosji w europejskiej architekturze bezpieczeństwa. To koniec cytatu. To wszystko powinno także nastąpić zdaniem Grahama pod warunkiem, że Moskwa zakończy agresję przeciwko Ukrainie, a przynajmniej zaprzestanie bombardowania miast i miasteczek, zgodzi się na zawieszenie broni i pomoc w przygotowaniu negocjacji w sprawie trwałego porozumienia. To wszystko ma zwiększyć możliwości Rosji na arenie międzynarodowej, dając Moskwie prawdziwą autonomię strategiczną, a z drugiej strony ma to dawać Waszyngtonowi przewagę nad Pekinem, pozbawiając Chiny strategicznego partnera, którego mogłyby wykorzystać jako, jak to określa, klin między Stanami Zjednoczonymi a ich zachodnimi sojusznikami i partnerami. Ten fragment mówiący o konieczności zaoferowania Rosji przywrócenia normalnych kontaktów dyplomatycznych i ponownym otwarciu zachodnich rynków dla rosyjskiego handlu i inwestycji, no, może być dla wielu słuchaczy, wielu czytelników, a zwłaszcza w Polsce, szokujący, biorąc pod uwagę, że tego typu postulaty pojawiły się w szanowanym i bardzo prestiżowym periodyku amerykańskim zajmującym się polityką zagraniczną. I zresztą Thomas Graham zdaje sobie doskonale sprawę, że taka reakcja może wystąpić. Amerykański analityk napisał, cytuję, niewątpliwie wielu potępiłoby takie wysiłki na rzecz pojednania, zwłaszcza Bałtowie, Polacy i Ukraińcy. Segmenty amerykańskiej opinii publicznej, które zaczęły postrzegać Rosję jako trwałe zagrożenia, również wyraziłyby sprzeciw. Koniec cytatu i dalej Graham kontynuuje. To jest cytat. Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na patrzenie na Rosję wyłącznie przez pryzmat europejski. Muszą docenić różne role, jakie Rosja odgrywa w całej Eurazji. Całkowite zwycięstwo na Ukrainie poprzez miażdżącą porażkę Rosji stworzyłoby strategiczne problemy dla Stanów Zjednoczonych w innych miejscach. Koniec cytatu. Te dwa powyższe cytaty jasno pokazują charakter, sposób myślenia o polityce zagranicznej państw anglosaskich. Kierowanie się własnym interesem, patrzenie na cały kontekst globalny. Jakkolwiek sam Graham przyznaje, że jest wiele niechęci co do postępowania Moskwy, to Waszyngton będzie potrzebował Rosji wystarczająco silnej, aby tworzyć regionalną równowagę sił w Azji. I w tym kontekście zaleca kreatywne myślenie o tym, jak wykorzystać rosyjskie mocne strony, interesy i ambicje elit rosyjskich do rozwijania własnych. Taki potencjalny scenariusz normalizacji relacji amerykańsko-rosyjskich, nie mówiąc o jakimś wielkim resecie, ale przynajmniej właśnie normalizacji, powinien być rozważany
przez elity polityczne państwa polskiego, zwłaszcza w kontekście nie tylko rosnących napięć między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, ale także w perspektywie potencjalnej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. Wiadomo już od dłuższego czasu, że Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na aktywne zaangażowanie w dwóch równoległych wielkich konfliktach, w dwóch równoległych wielkich wojnach i biorąc pod uwagę fakt znaczenia Izraela na przykład dla Stanów Zjednoczonych czy znaczenia Indo-Pacyfiku dla amerykańskiej strategii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, no trudno nie uwzględniać potencjalnego scenariusza normalizacji relacji na osi Waszyngton-Moskwa, co przy tej strategii, którą realizują elity w Warszawie, realizują decydenci w Warszawie, czyli takiej strategii postawienia wszystkiego na jedną kartę, wsadzenia wszystkich jajek do jednego koszyka, mówiąc językiem potocznym, czyli oparcia bezpieczeństwa państwa polskiego na ścisłym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i agresywnej antyrosyjskiej polityce, czy też takiej rusofobicznej polityce, no należy wziąć pod uwagę, że sytuacja państwa polskiego może bardzo szybko zmienić się diametralnie na niekorzyść. Warto pomyśleć o dywersyfikacji bezpieczeństwa, warto pomyśleć o polityce wielowektorowej i nie tylko pomyśleć, ale także przyjąć korekty w obecnej strategii, ponieważ brak tych korekt może państwo polskie po prostu bardzo drogo kosztować. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.